15 października 1918 roku polscy działacze w Cieszynie powołali Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która była pierwszym formalnym rządem na ziemiach polskich w procesie odradzania się Rzeczpospolitej. Dziś witając się z Państwem w scenerii pięknego teatru imienia Adama Mickiewicza, niech mi będzie wolno wyrazić swą radość z tego wyjątkowego spotkania, które obchodzimy w 106. rocznicę powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i odzyskania niepodległości na Śląsku Cieszyńskim. Historia każdego człowieka jest wyjątkowa i zasługuje na pamięć. Jeśli o to nie zadbamy, to kiedyś zostanie tylko pomnik, a na nim imię i nazwisko, wiek, data urodzin i śmierci i tyle. Nic więcej. To pamięć daje nieśmiertelność. Dzięki świadomości i pamięci historycznej kształtują się narody i ich tożsamość. Obchodząc 106. rocznicę powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, utworzoną dzięki aktywności grupy działaczy polskich, pamiętamy. Pamiętamy o patriotycznej postawie cieszyńskich Polaków, zmierzającej do zbudowania polskiej państwowości na ziemiach od wieków leżących poza macierzą. Zasługuje ona na szczególną uwagę współczesnego Cieszyna, miasta i jego mieszkańców, którzy noszą w swych sercach i w swojej pamięci obraz pierwszej polskiej niepodległości i zawsze z wielkim szacunkiem oraz dumą wspominają nazwiska osób szczególnie zasłużonych dla Polski i dla naszej lokalnej społeczności. A są wśród nich między innymi ówcześni przedstawiciele trzech lokalnych stronnictw polityczno-wyznaniowych: ksiądz Józef Lądzin, Jan Michejda czy Tadeusz Reger, działacze społeczni i narodowi, tacy jak Józef Kiedroń, Dorota Kłuszyńska, Zofia Kilko-Kiedroniowa czy Maria Solikowa. Szanowni Państwo, niech owocem naszej wspólnej pamięci będzie również czas wspólnego świętowania, który zgromadził nas dzisiaj w pięknych wnętrzach Cieszyńskiego Teatru wśród tylu wyjątkowych gości, by po raz kolejny uhonorować Nagrodą Miasta Cieszyna za osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury osobę szczególną. Człowieka zasłużonego dla lokalnej kultury, a przede wszystkim człowieka, który uczy nas spoglądać na świat z zachwytem, ale i przekonaniem, że ludzkie ręce są narzędziem, które może zmieniać rzeczywistość. Ufam, że będzie to wyjątkowy wieczór, pełen wspomnień i radości wspólnego świętowania, którego towarzyszyć będą tony najpiękniejszych głosów, dźwięków i spotkanie z mistrzem sceny polskiej, Stanisławem Sojką. Zatem mili Państwo, dobrego wieczoru. Poprosimy panią burmistrz o pozostanie na scenie. I proszę Państwa, teraz wyjątkowy moment. Akt wręczenia Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury dla pana Leszka Samińskiego. Wielkie brawa! Ja pozwolę sobie króciutko tylko taki biogram przeczytać pana Leszka. Pozazawodowo jest kolekcjonerem i mecenasem sztuki, w szczególności małych form graficznych i ekslibrisów. Od wielu lat wypożycza swoje zbiory na potrzeby bibliotek i galerii. Jest również kuratorem wielu wystaw. W Muzeum Drukarstwa przygotował ich ponad 50. Dzięki jego zaangażowaniu finansowemu zostało wydane około 30 katalogów wystaw, które muzeum mogło wydawać bezpłatnie. Jest też właścicielem kilkudziesięciu obiektów będących eksponatami w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Są to maszyny i urządzenia introligatorskie, które w rodzinie państwa Samińskich są od ponad 100 lat. Eksponaty te stanowią trzon introligatorni muzeum. Teraz oddamy głos panu przewodniczącemu Rady. Bardzo prosimy. Szanowny laureacie,
zacni goście. Rada Miejska Cieszyna postanowiła uchwałą nr 6/64/24 z dnia 25 września 2024 roku przyznać panu Leszkowi Samińskiemu Nagrodę Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności za wieloletnią pracę na rzecz Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie ekslibrisu i małych form graficznych, a także prowadzenie pracowni introligatorskiej w ramach Szkoły Rzemiosł Zamku Cieszyna. Wielkie brawa jeszcze raz dla pana Leszka. To jest jego wyjątkowy moment. Panie Leszku, jeżeli pan by miał ochotę coś do publiczności Cieszyna powiedzieć, bardzo prosimy. Szanowni państwo, czuję się trochę nieswojo, bo to pierwszy raz. W każdym razie dziękuję państwu za to, że zostałem przez Radę Miasta Cieszyna nagrodzony tym zaszczytnym medalem. Jest on dla mnie naprawdę bardzo ważny. Dziękuję. O samej nominacji dowiedziałem się dość późno. Nawet nie wiedziałem, że jestem nominowany. Zaskoczyła mnie ta przyznanie tej nagrody. Natomiast bardzo dziękuję i uradowała mnie ona naprawdę bardzo. Chciałem podziękować w tym momencie przyjaciołom z Muzeum Drukarstwa, ze Stowarzyszenia Muzeum Drukarstwa za to, że mnie nominowali. Szczególnie tutaj wymienię dwie osoby, mianowicie szefa Muzeum Drukarstwa Kierwinka, pana Jarosława Głoszowskiego i naszą prezes stowarzyszenia Urszulę Bracką. Dziękuję również wszystkim radnym, którzy na mnie głosowali, zarówno wszystkim radnym, zarówno tych, którzy głosowali na mnie, jak i tych, którzy mieli inne zdanie. Zapraszam ich na nasze wystawy do Muzeum Drukarstwa. Tam będą mogli zweryfikować swój głos i go albo zabrać, albo dorzucić. Będzie do tego okazja stosunkowo szybko, bo w najbliższy czwartek już jest kolejna, 9. wystawa w Muzeum Drukarstwa, na którą państwa wszystkich zapraszam i myślę, że będzie to bardzo dobra okazja. Dziękuję.